M jak miłość ma ogromną rzeszę fanów w Polsce. Z pewnością najwierniejsi z nich pamiętają jeszcze pierwszego serialowego Łukasza, syna Marty i Norberta. Przez lata w te role wcielało się wielu aktorów. Jak zmienił się pierwszy z nich? Trzeba przyznać, że z małego Łukasza wyrósł na prawdziwego przystojniaka, który zachwyca swoimi zdjęciami w sieci. M jak miłość od lat gości na polskich ekranach telewizji TVP2. Przez lata serial zyskiwał na coraz większej oglądalności, stając się jednym z najpopularniejszych programów produkowanych w kraju. Pojawiło się w nim wiele gwiazd, które dzięki swoim rolom, mogły rozwijać swój talent aktorski oraz karierę. A jak potoczyły się losy serialowego Łukasza? Postać Łukasza w serialu M jak miłość. Łukasz Wojciechowski w serialu M jak miłość grany był przez aktorów takich jak Franciszek Przybylski, Adrian Żuchawicz oraz Jakub Józefowicz. Pierwszy z nich, Franciszek Przybylski, pojawiał się w serialu od pierwszego odcinka do 2006 roku. Mały Łukasz wzbudzał sympatię wśród widzów, którzy przez lata patrzyli, jak zmienia się ta postać. Wiele osób z pewnością będzie ciekawych tego, jak przez lata zmienił się aktor, wcielający się w pierwszego Łukasza z serialu M jak miłość. W sieci można znaleźć jego aktualne zdjęcia, które przypadną do gustu wszystkim paniom. Franciszek Przybylski wyrósł na naprawdę przystojnego młodego mężczyznę. Pierwszy Łukasz z M jak miłość. Jak dziś wygląda młody aktor? Franciszek Przybylski zyskał ogromną popularność dzięki występowi w M jak miłość. W 2006 nagle zrezygnował z dalszego wcielania się w postać, ale nie zakończył swojej działalności aktorskiej. Młodego aktora sporadycznie można zobaczyć w polskich produkcjach. Na swoim koncie ma udział w filmie Galerianki czy Hasz Wszystko Gra. Kobieta przeszła przez prawdziwy koszmar. Rodzina sprzedała ją, aby spłacić dług. Studiuje na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, a w międzyczasie pracuje jako operator filmowy i reżyser. Wydarzenia z jego życia można śledzić na Instagramie, gdzie jest wyjątkowo aktywny. Przybylski często zamieszcza w mediach społecznościowych swoje zdjęcia i krótkie nagrania. Zobaczcie, jak się zmienił. Party.